Witam was moi drodzy serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o Bogu, <laughs> znaczy, sorki pomyłka, to nie ten, nie ten materiał. Anyway, rozmawiamy dzisiaj o Szakosie. Będziemy sobie różne buildy podawać, tylko to będzie w różnych wiadomo odcinkach, nie będę wszystkiego w jednym robił. Zaczniemy sobie od tego Szako pod Lethality, którego grałem. Ten co coś na YouTube. To kojarzycie to jest jedyny meczek na YouTube na razie z tego sezonu 7 po reworku Shako, um, więc on jest nagrany i to jest e, z takim buildem. Jak tutaj pod, będę podawał i będę tłumaczył te itemy. Runy też wytłumaczę, a masterki też też wytłumaczę, także spokojnie, wszystko będzie. Nic się nie bójcie. E, otóż tak, zaczniemy sobie od itemów. W się trochę pozmieniało, trzeba. Troszkę, wiecie, wyważyć. Ja też musiałem trochę pograć, zanim coś nagrałem, wiecie. No ja nie lubię robić tak, że nie do końca wiem, a nagrywam, także trochę musiałem pograć. Udało mi się ogarnąć parę rzeczy i doszedłem do pewnych wniosków. Otóż, tak, build pod lethality, czyli to jest nowa statystyka, to jest coś jak armor pene, tylko trochę jakby gorsze. Ono miało niby lepiej wychodzić w mid game i w late game, a moim zdaniem wychodzi gorzej. Um, no ale już nieważne. Nieważne. Niech będzie, że, niech będzie, że Riot Games się udało zrobić dobry rework i załóżmy, że to lethality jest dobre. E, jedziemy. Zaczynamy sobie klasycznie. Ogólnie startujemy las od maczety, maczety tej, tej maczetki, Hunter's Machete, jednej poty. Jednej. żeby jak najszybciej złożyć temę, a i tak. HP w ogóle praktycznie tracimy w lesie, także nie warto składać więcej, więcej kupować potów, ponieważ tracimy po prostu hajs. A tak to będziemy mieli stówkę do przodu, stówkę wcześniej coś kupimy, tak? Także zaczynamy handler smaczyć jedną potę, zaczynamy od buffów i potem lecimy, lecimy po prostu dalej. Omijamy oczywiście krugi, czyli kurczaczki i omijamy golemy, bo to robienie szakosem jest tragiczne, także nie polecam, <ścoughs> totalnie nie polecam. <kluzm> Przepraszam. Jadąc z niebieski Smite Warrior, niebieski Smite dla Slowa, dla naszego movementu, plus True Damage, tak? Czyli typowy taki burst. I potem w takiej mniej więcej kolejności powinniśmy składać. To jest, zależy, jak to będzie wyglądało. Także wiecie, to ja Wam podaję. Itemy, które są dobre, mniej więcej kolejność, ale Wy musicie sami wiedzieć, kiedy warto co kupować, kiedy co składać i dlaczego. Także ja Wam mogę podać, ja Wam mogę wytłumaczyć temy, ale kolejność nie będzie zawsze taka sama, pamiętajcie. Zresztą to widzicie na streamie. Ee, Warrior, buty piątki, o, tutaj jakoś mi przeskoczyła ta kolejność. Buty piątki, ogólnie ja robię tak, że buty piątki rasuję instantni, tak? Czyli w skrócie, robię buffy, idę zrobić gdzieś w B, albo na enemy junglera idę albo gdzieś na jakąś linię, robię FB, cofka, buty pięć. Dlaczego? Dlatego, że mm, po worku. Szakos. Sami tutaj zobaczycie zaraz, zaczekacie. Eee, na Q, moi drodzy, Deceive, Deceive, tak jest, Deceive. Eee, półtorej sekundy, nie niewidka, pierwszy poziom. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Co za tym idzie, musimy, musimy coś jakby z tym po prostu zrobić. Eee, I żeby to zbustować, po to właśnie składamy buty numer 5. Tak, żeby jak najszybciej mieć buty piątki, jak najszybciej lęganki, jak najdalej dobiegać. Eee, ogólnie dodajemy dwa poziomy w Q, czyli maksujemy tak. W, E, Q Potem dodajemy znowu Q na czwartym poziomie, i potem maksujemy już dalej E. Czyli tutaj, jakby zostaje wszystko tak jak jest, poza tym jednym maksowaniem. Tak? Dochodzimy do 2,25. Wtedy, jak mamy buty piątki, normalnie lęganki i tak dalej robimy, więc to jest, to jest w porządku. Eee, potem, jak dokończymy, jak sobie złożymy buty piątki, i złożymy Warriora do przy tym buildzie składamy sobie jomu. E, jomu dostało małą zmianę, która jest trochę bolesna, bo nie daje już atak speedu, tak? Jest trochę tańsze, bo kosztowało chyba wtedy 3200, więc 300 golda tańsze. E, daje nam 10 cdr 60 d, czyli to zostało. Został aktyw dający nam movement speed, ale usunęli aktyw, który daje nam movement speed plus atak speed, tak? Czyli został tylko movement speed, co jest ok, jest w porządku, przydaje się, ale... Atak Speedu trochę moim zdaniem brakuje, no ale trudno, tak. Do tego 20 Movement Speed Out of Combat, ale to każdy item z Lethality daje, tak naprawdę, więc. No i to się nie stakuje, tak, bo to są Unique pasywy, więc nie możemy nastakować 60 czy tam 80 Movement Speed Out of Combat. Um, także Jomu. Jomu składamy to jest na Movement, na AD, na CDR. No i później później mamy tak naprawdę wybór, bo składamy albo to, albo to. No ale zresztą tego, co potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy e, potrzebujemy takiej, bo to jest Edge of Night jest nowym itemem, który daje Lethality, Magic Resist, AD e, i daje nam taką tarczę. Coś jak nie wiem, u Nocturna jak jest W na przykład, tak? Czy u Malzahara jak jest e, pasyw. Daje nam shield, kastujemy go przez półtorej sekundy i przez następne 10 sekund. Yy, następny spell, który dostaniemy od przeciwnika, jest po prostu blokowany, tak. Yy, więc to jest item w zależności od tego, co po prostu potrzebujemy, tak? Yy, no i channeluje inaczej, nie możemy jeszcze tego szczanelować, w momencie, gdy otrzymujemy damage, Więc możemy biegać, możemy coś tam robić, ale nie możemy się bić i nie możemy otrzymywać damage'u, inaczej się nam shield nie, nie szczaneluje. Więc to odpalamy z reguły, jak biegniemy, tak, na, na ganku już na niewidce, i dopiero potem, potem nam się to wykastuje. I żeby ten jeden spel zablokować, jakiś to jest ogólnie całkiem fajny i ten jest całkiem przydatny, więc warto go składać. E, tylko mówię, to w zależności od tego, co jest nam potrzebne, tak, bo jeżeli potrzebujemy tego spell i potrzebujemy mieć to, ten tam składamy sobie przed Deathblade'em. Jeżeli nie potrzebujemy, to walimy w Das Blade, Blade daje nam teraz 65 AD, 15 letality, i tutaj jest mała zmiana. Nie działa już tak jak to mini Ulti Z, coś takiego. Eee, tylko teraz jest trochę inaczej to zrobione. Teraz jest to zrobione tak, że jeżeli jesteśmy niewidzialni dla przeciwnika przez sekundę, to nasz następny Basic Attack, który stakuje się z kuszako, eee, zadaje na on -hicie 50 flatowego true plus 200% lethality, tak? Czyli ogólnie przy tym buildzie, przy tych runach, przy tych masterkach, które będziemy brali yy, w, mamy na 18 poziomie chyba 89 lethality, z tego co pamiętam. Yy, więc damage Duskblade'a jest dosyć duży wtedy, naprawdę jest dosyć duży. Plus to się nam dobrze ten item jakby skaluje z tym, że mamy niewidkę, tak? Bo musimy być niewidzialni przez sekundę, żeby zadać ten true damage. Także item jest w porządku, naszako jest dobry, warto, warto go kliknąć. Co tam jeszcze daje pasyw, że... A, jak jesteśmy zespotowani przez enemy warda, to mamy blackout na 8 sekund, czyli wyłączamy wszystkie enemy wardy. I to ma 90 sekund cooldown, tak? No jest taki dodatkowy pasyw na tym itemie, no jest taki całkiem, całkiem gucci ten item, ja polecam. E... Last że przy tym buildzie, <coughs> moim zdaniem to jest Trinity Force, taki dosyć, dosyć porządny. A no Trinity Force wiecie, jak to jest Trinity Force, nie jest dosyć drogi, ale daje <coughs> wszystkie statystyki, które w sumie na nasze są dobre, tak? Yy, więc warto też, warto też zbustować właśnie Trinitko Shinem, z, Warto, warto zbustować nasze Q, tak? Bo ono daje dosyć duży damage, więc teraz ono ma skalowanie. Zresztą mam to pokażę. Wrócimy sobie na chwilę do tego. Yy, yy, czekajcie, pasyw to tam pasyw. I tak, Q. Q moi drodzy ma przelicznik z AD, z tego co pamiętam, tylko tu coś jest nie tak pokazane chyba. W każdym razie ma AP i AD, z tego, co, z tego co pamiętam. Ma przelicznik jedno z drugim, tu jest coś chyba z błędem pokazane, bo nie widzę, żeby było z AD jakiekolwiek przeliczenie, ale być powinno, więc nie wiem, co tu się wydarzyło na tej stronce. W każdym razie. Jest AD i AP na Q, 50% AP. I warto to zbustować po prostu Shinem, bo to jest dosyć duży damage. Także were wiadomo, bijemy w plecy. Jeżeli nie bijemy w plecy, tracimy na pasywie. Eee, jeszcze tam tu rzucę na chwilę. Pasyw jaki jest, każdy widzi, tak? Kryt w plecy, tak, co 3 sekundy możemy to skrócić do 1,65 na 45% CDR lub 1,70 chyba 3 na 40% CDR-a, z tego co pamiętam. Dalej z itemów, są jeszcze itemy sytuacyjne, prawda, które pasują, ale. Mówię, to zależy od tego, jak chcecie zagrać, tak? Bo i tam mówię sporo no, jednak, więc y, coś trzeba wybierać w zależności od gry po prostu, tak? Od tego, jak my jesteśmy nafidowani, jak przeciwnik jest nafidowany, jaki przeciwnik jest nafidowany, tak? Więc w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jest nafidowany apek jakiś, tak, to składamy sobie Malmortiusa, tak? Malmortus się trochę zmienił, Malmortus daje 10CD tarczę daje dalej. Eee, w... Jak wchodzi tarcza, to też dostajemy bonusy 20D, 10 Spellwampu i 10 Lifestealu out of combat, antil e, Out of Combat. E, Daj 50 na dalszać będzie 45 Magic Resistu, więc jest itemem OK. W razie, gdyby było dużo apeków. Plus z Edge of Night się świetnie łączy, bo w momencie, kiedy złożymy te dwa itemy, damy tyle MRESA, że... Wersja <laughs> zapeków jest dla mnie groźna, naprawdę. Możemy złożyć infinitkę. Infinitka nam boostuje pasyw, tak jak pasyw ma chyba bazowo maksymalnie, moi drodzy, 150 z tego co się orientuje albo 108, 170 i chyba możemy dojść z czekajcie, zobaczę ile to jest, 50%, nie, czyli tak bazowo jest 150 na 18 poziomie szako na pasywie z tego co się orientuje w takim razie, ten kryt i infinitko możemy go zboostować do 200% czyli warto składać infinitkę, bo infinitka po prostu to boostuje, nie ważne bo znaczy, czy gramy pod AP czy gramy pod AD, czy gramy pod hybrydę ta infinitka zawsze nam będzie to tak? weźcie też pod uwagę, że Q Ma przelicznik AP, ale to jest physical damage, tak? Czyli w momencie, kiedy nawet gramy pod hybrydę, to jest 0,5 AP, tam przelicznik na, na Q, to i tak zdajemy physical damage. Nie zdajemy magical ani hybrid, tylko zdajemy physical damage z Q, tak? Czyli, czyli tutaj boostujemy sobie ten kryt i z AP go też, budując AP, też go boostujemy, więc to się wszystko zwiększa na Q, bo są dwa przeliczniki. tak? E, hydra, właśnie widzicie, to jest problem, problem jest taki, że w momencie, kiedy gramy pod Letality ciężko jest złożyć nam coś na lifestyle tak naprawdę, bo nie mamy na to slota, tak? Bo mamy item do lasu, który potem jak sprzedajemy, tak? I wtedy możemy za item do lasu, na przykład kupić miałem Hydrę albo Dev Densa, czy nawet Blade'a. Blade jest nie najgorszy i Blade ogólnie ma dosyć jeszcze bufa w następnym patchu, z tego co się orientuje na 8% z 6 e, Więc o ile to nie było kłamstwo, co zasłyszałem? To Blade powinien być całkiem dobry w następnym patchu, więc warto już zaczynać się powoli do niego przyzwyczajać, bo on teraz też działa dobrze. Także warto, warto tego Blade'a złożyć. Black Cleaver zamiast rynitki, dużo armoru przeciwnicy. Black Cleaver. Black szreduje o 5% na 6 sekund i stakuje się do 30%. Tak, armoru zbijania tak? przeciwnikowi. Lasu jest wiadomo. Dużo tanków, potrzebujemy potrzebujemy penę, mocnego penę, bo Lethality jest chusteczkowym penem, a my potrzebujemy mocnego penę, kupujemy LW. Lub pedek, pedek, za buty, najczęściej, tak? Jeżeli już mamy full build, przychodzi minuta, nie wiem, 40 czy tam 30, ale jesteśmy mega nafidowani, mamy full build, buty piątki wyrzucamy, kupujemy pedeka, a pedek daje movement, więc jest ok. <laughs> Ogólnie, jeśli chodzi co do butów jeszcze, do, taką tutaj dodam, że... Buty piątki są bardzo istotne w early, tak? czyli to, są, to jest tak naprawdę item, który składamy pierwszy. Zostawiamy nawet sobie tą pierwszą maczetkę i potem kupujemy od razu buty piątki, żeby móc wykonać jak najwięcej, jak najbardziej efektywnych ganków. Tak? Także w momencie, kiedy już mamy na przykład trzeci czy czwarty poziom, poziom Q i mamy tą niewitkę na, już Wam pokazuję ile, ale no, gdzie to jest? Na 3 albo 3,75 sekundy. To już jest moment, w którym możemy te buty wymienić. Spokojnie, bez żadnego problemu. Możemy te buty wymienić, bo już nie są te nam aż tak bardzo potrzebne, więc możemy złożyć buty na CDR, buty na Attack Speed, nawet na Magic Penę możemy złożyć buty, także Tabi, Merki, wszystko, bo na szako pasuje każdy typ butów, tak? Nie, nie jest istotne, jakie buty złożycie tak naprawdę, bo każdy typ butów pasuje i każdy typ butów jakby pomaga w jakimś stopniu szakosowi w graniu. Także... Te buty można wymieniać w momencie, kiedy już będzie trzeci, czwarty poziom i Będziemy mieć dłuższą niewitkę. można te buty śmiało wymieniać Można też tak naprawdę nie skorać tych butów, Tak, ja je składam, bo jest to dla mnie wygodne tak? 225 to możemy, wiecie, szybko wybiec, szybko boksa postawić, daleko dobiec, wiecie o co chodzi nie? Dlatego buty piątki ja składam, ale nie jest to mus, możecie złożyć inne buty od razu Możecie złożyć, nie wiem, berserki, buty trójki Możecie złożyć właśnie jakieś tam inne, które Wam będą bardziej pod grepa, grepa po prostu pasowały i to jest tyle jeśli chodzi o itemy. Mam nadzieję, że tutaj jest w miarę jasno. Przeskoczymy sobie moi drodzy teraz, może do run. Idę sobie to zapisz, dobra. Runy są proste. Tak, runy są proste. Letal Shako plus 24 Letality, czyli ładujemy sobie marki na Letality. Style dajemy na Armor klasycznie, żeby las w miarę wygodnie robić. Glify walimy na flatowe AP, żeby też mieć ten damage w early, żeby ten raz jakoś po prostu robić, żeby się tak nie męczyć z tym. Quinty lethality, tak? Czyli typowy build full lethality, masterki full lethality, runy full lethality itd. Teraz wiedziemy sobie w mastereczki. Mastereczki... Trochę się zmieniło w tych masterkach, prawda? Więc... Więc są troszkę inne, ale nie zmieniło się dużo. Więc też to jest tak, że nie ma jakichś szalonych zmian w tym, jak nie, nie, ma, nie ma po prostu wszystkich nowych masterek, tak? Jak było powiedzmy prawie, że co sezon. Teraz tak, tylko dodali coś tam i wiecie, jest ok. Um, walimy tak. 12-18 to są najlepsze masterki pod Lethality, Moim zdaniem przynajmniej. E, I teraz tak. Atak Speed. Wybieramy tutaj wygodne doczyszczenie lasu. Wygodne trochę do bicia. To jest 4%, ale to jest wbrew pozorom całkiem przydatna rzecz. Fresh Blood. Ta Masterka się chyba trochę zmieniła, z tego co kojarzę, bo ona chyba inaczej działała. To było coś na zasadzie Double Sort chyba. Tylko, że je to przenieśli gdzieś tam, chyba, ale nie wiem, jakoś tak to było. W każdym razie pierwszy Basic przeciwko Championowi zadaje 10 plus 1 per level additional damage tak cooldown 6 sekund. To jest najlepsza masterka, tak. My bazujemy na demadżu, nie bazujemy na tym, żeby się leczyć, nie bazujemy na tym, żeby nasi teammatesi bili 3% więcej. Także bierzemy sobie fresh blood. Tutaj możemy wybrać, co wolicie. Fresh blood lub znaczy natural talent lub vampirizm. Ja ogólnie gram pod natural talent, tak, czyli per level AD AP. To jest dla mnie najlepsze, można grać pod wampiryzm, jeżeli brakuje wam spell wampu stylu, aczkolwiek nie będzie wam brakowało w tym lesie, więc nie warto. Tu mamy wybór, tak naprawdę mamy trzy masterki, jedna doszła. I tutaj możemy sobie wybrać. Bounty Hunter został, czyli to jest 1,5% większy damage za każdego unikalnego czempiona zabitego. Tak? Czyli zabijemy pięciu, no to wiadomo ile ile mamy. tak? Musi, tylko, że musimy zabić pięciu... Unikalnych, tak, przeciwników, czyli każdego przeciwnika z mapy musimy zabić, żeby to najmocniej wystakować. To nie jest takie łatwe, to jest ciężkie, moim zdaniem nie warto, lepiej jest wjechać w coś, co daje nam od razu procentówkę, tak, większą, czyli na przykład Double-edged który daje nam 5% więcej z automatu, ale otrzymujemy 2,5% więcej, tak. To jest dobra i tak masterka. I Battle Trends, to jest nowa masterka. I ona daje nam aptu. 5%, tak? Czyli do 5% zwiększonego damageu przez 5 sekund, kiedy bijemy się z przeciwnym czempionem. Ta masterka jest dobra, ja z niej korzystam. Eee, jeszcze się nie zastanowiłem dokładnie, czy jest lepszy Double Edged Sword, czy jest lepszy Battle trance, ale wiadomo, no w Battle Trense mamy też 5%, do 5% zwiększonego damageu, tak jak w Double Edged Sword, ale dostajemy. Ale nie mamy tego, że dostajemy 2,5% więcej, więc Battle Trans chyba się bardziej opłaca i z niego najczęściej korzystam. Teraz w Kuning, 18 punkcików. Tutaj mamy wybór, możemy albo wziąć to, że bijemy więcej w monstery i miniony, albo wziąć movement speed. W związku z tym, że teraz... Ta niewidka jest taka krótka. Moim zdaniem lepiej wziąć Movement Speed, co na early, lepiej, lepiej pro, prokuje po prostu. Um, więc ja biorę, a, biorę Movement Speed i gram z Movement Speedem. Jak chcecie brać większy damage, to bierzecie większy damage. Tu zostaje Assassin. 2% tak, więcej damageu, jeżeli nie ma ally obok. Um, to jest dobre, później, tak? Bo na Early to się nie przydaje z reguły, bo wiadomo, tam bijemy się z linerem, bla bla, bla. bla chyba że inwejdujemy, ale jeżeli nie inwejdujemy, no to... To się nie przydaje w early, ale później się przydaje, jakoś łapiemy po prostu solo. Możemy grać na dłuższych bufach 15% przedłużone buffy. Ja nie lubię, bo ja lubię damage, więc zagram w damage. Mercyles zostaje, bo mana regen nam się nie przydaje do niczego. I tutaj jest mała zmiana, bo jest Greenfather's Gift, to jest nowy, nowa masterka, która doszła. I ona działa tak, że jak wejdziemy do buszu, to nasz następny atak albo spell zada 3% target current healthu, tak? Czyli obecnego HP przeciwnika. E, I to ma 9 sekund cooldown. Czyli generalnie w lesie nam się to przydaje, tak? Gramy szako, z reguły zawsze skakujemy z krzaków lub przez krzaki przebiegamy gankując, więc e, zawsze z tego korzystamy i to jest całkiem fajna masterka. Lepsza moim zdaniem jest Dangerous Game, który po prostu nam zwraca 5% healtha i many jak zabijemy. Więc ja gram z Green Father's Gift, jest imo better. E, tu zostaje precision czyli Lethality i Magic Pena per level, Klasik. No tu wiadomo SCDR do 405, czyli zostaje Precision. I teraz tutaj macie wybór, tak naprawdę, między dwoma kluczowymi masterkami: przez Stormrider Surge i Thunderlord Decree. Ja gram z Stormrider Surge. I dlaczego? Ja gram ze Stormrider Surge, bo Shaggo wcale nie jest taki dobry po reworku, jak myśleliśmy, że może być. No niestety. Jest w sumie równą kupą, co był wcześniej. <laughs> więc osobiście polecam wam grać pod takiego wkurwiacza support style junglera, yy, assassina, niż takiego stricte morderce, tak? Więc to się przydaje, bo po prostu zawsze tak naprawdę wbiegając w przeciwnika insta movement speed, to się na early przydaje, żeby chase'ować, yy, potem się przydaje, żeby uciekać, też wtedy z, chyba mamy slow resistance, tak jest, mamy slow resistance jeszcze, yy, więc... Stormrider jest fajny do grania i Stormrider Surtr jest przydatny, także ja proponuję, polecam wam spróbować po prostu, żebyście sobie zobaczyli, ale jeżeli wam nie podejdzie, no mi podszedł, ja gram z tym, jeżeli wam nie podejdzie Thunderlord, czyli trzeci atak albo, albo spell na jednego championa i bijemy jakąś tam bazę, tak, damage'u, tak jak było, nic się tu nie zmieniło. Także ja serdecznie zapraszam was na, was na stream, to był Lethality Shaco build, Masterki runy wszystko podałem i temy podałem. <kłysy> zapraszam serdecznie Was na stream. Zapraszam serdecznie na Fanpage. Wszystkie informacje tam zawsze są. I ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym jakimś tam poradniczku. Pewnie tym następny będzie. Hybrydowy. Hybrydowy albo Crit. Zobaczymy. Także ja zapraszam serdecznie do filmów następnych. Zapraszam na stream i hejka.